Słuchajcie, kochani, ważna sprawa. Sejm pracuje nad ustawą o kołach gospodyń wiejskich, która przyniesie rewolucyjne zmiany. Czy rewolucja będzie oznaczała, że do kół będą mogli należeć mężczyźni? Nie. Zmiany będą bardziej rewolucyjne. W jednej wsi będzie mogło działać tylko jedno koło gospodyń wiejskich, a gospodyni nie będzie mogła należeć do więcej niż jednego koła. By opanować chaos na wsiach, ma obowiązywać zasada: jedna wieś, jedno koło gospodyń. Doch ein Kreis der landlichen Hausfrauen. En village, en circul de village gospodyń. To po francusku. Tak, tyś widział francuski. Tak, słuchajcie, jedno koło, jeden przepis na żurek. Jedno koło, jedna wycinanka. Wzór zatwierdzony w Ministerstwie Kultury. Bo nie może tak być na wiosce, że co kobieta to koło. Tak jest. Tak. Dobrze, że ktoś wreszcie wziął się do uporządkowania tych kół gospodyń wiejskich, które do tej pory rzucone były na żywioł. Kobiety na wsi gromadziły się jak chciały, gotowały co chciały, wycinały co im ślina na nożyczki przyniosła. Ba! Nierzadko wystawiały jakieś sztuki teatralne. A wiesz co w tych sztukach jest? Co było? Może coś antyrządowego, ha? Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy te łamią konstytucyjne prawo do wolności zrzeszania się obywateli. Się gościu znasz na gospodyniach. Jak przyjdzie co do czego, to będziemy świadkami łamania posłów kołem gospodyń. Ale z drugiej strony patrzcie, na wiejskiej, nie w Sejmie, na wiejskiej, o kołach gospodyń wiejskich. Przypadek? Nie sądzę. Knują. Kombinują na kwadracie trójkąt z kołem gospodyń. W każdym razie knują, bo umią.